wszystkim słuchaczom, dzień dobry wszystkim widzom. Z nami dzisiaj jest dr Aleksander Olech, Baltic Defense College, również redakcja Defense 24. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Całkiem niedawno rozmawialiśmy o tej wielkiej rywalizacji, nie tylko energetycznej, w kontekście rosyjskim. Rosja również upatrzyła sobie kontynent afrykański. Jej obecność jest powszechnie znana. W Afryce działała grupa Wagnera. Moglibyśmy to rozmawiać, czy właściwie to też ma związek z tą rosyjską, afrykańską strategią energetyczną, ale ta rosyjska obecność w ostatnim czasie dosyć przeszkadzała, co było też wynikiem konsultacji, rozmów polsko-francuskich, właśnie przeszkadzała Paryżowi. No właśnie, Paryż i Afryka. Chyba miejsca, partnerzy, których no, łączy bardzo dużo, nie tylko wątków oczywiście gospodarczych. Ja przede wszystkim bardzo się cieszę, panie redaktorze, że wracamy po raz kolejny do tego tematu, dlatego że jest on na tyle dynamiczny, że chociaż raz powiemy Federacja Rosyjska w Afryce, utarło się, że jest silna, utarło się, że ma te możliwości w postaci umów bilateralnych, a także to, że sprzedawała broń. I teraz jeśli nie będziemy na bieżąco weryfikowali, no to pozostanie tak, że ta Rosja jest najsilniejsza, tak samo jak pozostało, że druga armia świata i zrobi co zechce na Ukrainie. Dlatego ten temat trzeba na bieżąco analizować. I tutaj musimy podkreślić, że Republika Francuska, Federacja Rosyjska jest to teatr działań, no ale oczywiście pamiętamy jeszcze o Stanach Zjednoczonych, które mają liczne bazy, czy nawet prowadzą szkolenia właśnie w Afryce. No i także mamy oczywiście Chiny, które mocno się angażują w infrastrukturę, ale oczywiście mamy jeszcze Kanadę, która się mocno angażuje choćby w wydobycie. Mamy firmy brytyjskie, mamy też oczywiście ostatnio na agendzie Turcję, która była wcześniej angażowana choćby w Somalii, Sudanie czy Libii, a teraz może to być także teatr działań w przypadku Burkina Faso. Dlatego należy zacząć od tego, że Federacja Rosyjska ma umowy bilateralne, sprzedawała broń, mnóstwo nam obiecywała. I może to być swego rodzaju majstersztyk, o czym ja mówiłem w przeszłości, że Federacja Rosyjska wykorzysta swoje wpływy, przekona konkretne państwa, tak jak to zrobiła z Egiptem, czy tak jak próbuje to robić z Ugandą i Etiopią. Teraz te państwa to jest Afryka Wschodnia, o czym państwu mówię, a Republika Francuska jest bardzo mocna w Afryce Zachodniej, więc robi nam się takie pewne tutaj pole do działania dla innych państw i oczywiście mamy Republikę Środkowoafrykańską, czyli miejsce, gdzie Rosjanie wypędzili co prawda Francuzów, ale teraz ta Republika jest takich, naprawdę takim rozgardiaszu i popłochu. I kluczowe jest dla nas to, że Rosja na tyle pokazuje swoje możliwości, że korzysta z podstawowych metod, czyli tej słynnej grupy Wagnera, tych słynnych takich najemników grup prywatnych. Pozwoliła na tyle tym grupom zaangażować się w środowiska wewnętrzne, najpierw Mali, a teraz Burkina Faso, że faktycznie wypycha te państwa albo doprowadza do kolejnych tutaj puczy wojskowych. Tutaj mamy jeden zamach stanu, drugi nagle mamy walkę wojskowych z wojskowymi, tak jak ma to miejsce teraz, więc Federacja Rosyjska bardzo skutecznie może zagrozić wpływom Republice Francuskiej, ale Republiki Francuskiej, ale tylko i wyłącznie na takim etapie przedwczesnym lub takim etapie w państwach, które no nie mają takiego znaczenia dla Francji, dlatego że Macron, tracąc tak naprawdę swoją słynną misję Barkhane, wycofał się z Mali, zakończył ją, zmniejszył ilość żołnierzy, po czym udał się na kontynent afrykański i powiedział, jednak zostaniemy w tej Afryce, damy mnóstwo pieniędzy dla Nigru, tam się zaangażujemy, owszem, tak generalnie ekologicznie, gospodarczo, ale oczywiście zwiększymy obecność swoich wojsk w tym regionie. Niech Mali działa swoim życiem. Ja wówczas napisałem, to było kilkanaście miesięcy temu, że kolejne będzie Burkina Faso i faktycznie 8 miesięcy temu mieliśmy zamach stanu w Burkina Faso, a teraz mamy kolejny zamach stanu. I teraz rodzi się pytanie, że ciągle powtarzają się te sytuacje, ale dalej są te dwa te same regiony, czyli Mali, Burkina Faso, gdzie nawzajem na siebie oddziałują te państwa. Więc Republika Francuska wydaje mi się, że odpuszcza te regiony, dlatego że i tak nie miałaby z nich korzyści, a po drugie inwestycje, czy też walka z terrorystami to jest kolejny raz utrata potencjału francuskiego, więc Federacja Rosyjska zyskała teoretycznie na mapie, teoretycznie ma tą swoją juntę wojskową, ale teraz już Burkina Faso mówi, nie, my dziękujemy jednak za Francuzów, dziękujemy za Rosjan, może jednak Turcy. Może tutaj będzie kolejna szansa na współpracę. Więc ja dalej będę utrzymywał, że Republika Francuska jest bardzo mocna w Afryce Zachodniej, mają swoje bazy militarne, korzystają z wpływów kolonialnych, gospodarczo, wymiany gospodarczej. Niemniej dalej będę potwierdzał, że wojskowo
Republika Francuska. Wpływy takie lekko wojskowe, ustalenia energetyczne, czy nawet sprzedaż broni, czy nawet podpisane umowy o charakterze wojskowym Federacja Rosyjska, ale jest to dla nich niewielka korzyść, bo nawet teraz nie potrafią tego wykorzystać, a infrastrukturalnie Chiny. I może się, niektórzy mogą mówić, o już się nie podoba to, że Chińczycy się zaangażowali. Owszem, może się nie podobać, ale jeśli Angola, Zambia, Mozambik, Sudan, Erytrea mają tak ogromne długi, że Chiny kolejny dług umarzają, a i tak on rośnie, no to te państwo będzie i bardziej obecne, i bardziej obecne. Jest to o tyle ciekawy kawałek tortu, że jeśli spojrzymy sobie na surowce naturalne, nie chcę o tym teraz więcej mówić, ale wkrótce opublikuję ten temat materiał, to jest to ogromne pole do popisu. Po drugie, inwestycyjne, po trzecie, prezydent Andrzej Duda udał się przecież do Afryki, był to temat walki o energetykę, ale to też kwestia inwestycji, to też kwestia współpracy, to też jest oczywiście kwestia prestiżu, bo czekamy dalej na potwierdzenie pewnych działań, ale przypomnijmy Olafa Scholza w Katarze. Wielkie ogłoszenie, że podpisana umowa współpraca, a to była jedna dostawa. Więc tutaj budowanie też tego prestiżu, że my działamy z Afryką, jest to coś ważnego. No i Francuzi muszą się tego trzymać, no bo jednak problemy wewnętrzne przewyższają problemy zewnętrzne, więc należy gdzieś tam budować ten potencjał. W związku z tym ta Afryka dalej będzie paląca, i Burkina Faso i Mali to jest tylko przedsmak tego, co się może dziać w kolejnych krajach, które nie mają kontroli francuskiej, a mogą mieć kontrolę czy turecką, czy chińską, czy nawet Arabii Saudyjskiej. Naturalnie widzowie kanału Układu Sił mogliby spojrzeć i zapytać, ale co z Algierią w takim razie, o której nie wspomniałeś? O, kwestia jest taka, że Algieria jest o tyle problematyczna, że wchodzi już ten europejski, ten Morza Śródziemnego obszar, i rywalizując z Maroko, no stanowi dla nas swego rodzaju wyzwanie, dlatego że jeśli tam nie będzie porozumień w związku z gazem, nie będzie porozumień w związku z przepływem migrantów, jeśli nie będzie porozumień w związku z sytuacją z Marokiem, no to będzie dochodziło do sytuacji, w której my albo nie otrzymamy surowców energetycznych, albo będziemy musieli, tak jak ma to miejsce w sytuacji Włoch i Francji, rozwiązywać problem na naszym terytorium, a nie na terytorium państw Magrebu. Kraje Magrebu musimy oddzielić, dlatego że jest ta różnica między Maroko, Algierią, Tunezją i właśnie Libią, a tymi krajami, które się już przesywają, a graniczą z nimi, czyli Sahelem. Te kraje są dużo bogatsze, mają dużo większe możliwości, mogą sobie pozwolić na posiadanie własnych wojsk, które sobie, no mówiąc kolokwialnie, radzą z tymi terrorystami czy rebeliantami na terytorium swoim. I tutaj jest bardzo ważna kwestia. Algieria ma prawdopodobnie umowę na kolejny gazociąg z Nigerią. Tylko w tym samym czasie Nigeryjczycy podpisali drugą umowę na gazociąg z Marokiem. Jak sobie Państwo spojrzą na mapę, Nigeria położona dużo, dużo niżej, a Algieria i Maroko tuż właśnie przy wyjściu do Europy, do Morza Śródziemnego. W związku z tym te kwestie energetyczne będą o tyle ważne, że nagle okaże się, że będziemy musieli decydować, czy chcemy współpracować właśnie z Algierią, z Marokiem, czy może chcemy współpracować z Nigerią, która ma transportować te swoje ogromne złoża. Algieria zmienia swój dyskurs w zależności od tego, jakie otrzyma możliwości. Ja nie ukrywam, że dla mnie jest to kraj, który dalej będzie mocno flirtował z Federacją Rosyjską, dlatego żeby nałożyć tutaj lekką presję na właśnie Hiszpanię, na Włochy, na Republikę Francuską. Czy Afryka właściwie jest obecna w agendzie partii politycznych właśnie we Francji? Czy nad tą obecnością w Afryce się właściwie rozmawia? Rozmawiało się przede wszystkim na temat wydawanych pieniędzy. Te koszty to były miliony dziennie na prowadzenie tych operacji, zwłaszcza Barkany. Ja proponuję Państwu skorzystać z takiego darmowego narzędzia nakładania mapy jednego państwa na drugie i skoro na Ukrainie ta kontrofensywa, te ogromne połacie terenu są trudne do zdobycia dla wojsk ukraińskich, to proszę sobie spojrzeć, jak wielki jest Mali i z jakim obszarem miała problem Republika Francuska, wspierana oczywiście w ramach Takuba Task Force, czyli tej koalicji europejskiej, ale jaki był to ogromny obszar, a tam mamy jeszcze Czad, który jest kompletnie niestabilny, mamy jeszcze Niger, mamy Mauretanię, więc to jest ogromny teren, który potrzebował francuskich wojsk, francuskich pieniędzy i francuskich podatników, więc podatnicy mocno naciskali, że oni jednak tego nie chcą. Mam na myśli tutaj kolejnych inwestycji w działania w Afryce. O, teraz pojawiła się jeszcze Ukraina. O, to jest kolejne inwestycje i Francuzi, to co nie chcę już wchodzić w kwestię Ukraina-Francja, bo to jest temat na debatę 3-godzinną, ale to też jest dla Francuzów pewien sygnał. Okej, czyli musimy do kolejnej wojny się angażować, do kolejnej wojny dokładać, a jednak ceny rosną. I tak, były tutaj kwestie, słynna Marine Le Pen, o której mieliśmy okazję rozmawiać, też mocno naciskała, że jednak za dużo jest nas w tej Afryce.
Afryce, za dużo tam Francuzi się angażują i po co my tam jesteśmy. I Macron też przyznał, że Barkhane było porażką, bo ile czasu można kontynuować jedną misję, wcześniej była misja Serval, to wszystko trwało tak długo, że Francuzom to było niepotrzebne już na ostatnim etapie, więc tak, partie polityczne zawsze rozgrywają Macrona w kontekście jego porażek w Afryce, ale Macron odpowiada na przykład świetnymi relacjami na Półwyspie Arabskim. Pisałeś dla Defense 24 jeszcze pod koniec września, że właśnie mobilizacja gospodarki, cytując, ze szczególnym naciskiem na dostosowanie przemysłu obronnego do współczesnych wyzwań, jest dzisiaj tym priorytetem dla prezydenta, jak i ministra sił zbrojnych, czyli to nie jest nie tylko Afryka, ale przede wszystkim również spojrzenie na te wyzwania w Europie Wschodniej. To jest też zastanowienie się nad tym, jak długo Francja będzie niezależna i będzie wolna od problemów w postaci rywalizacji o wysokim tutaj napięciu, wysokiej intensywności. Więc Francuzi doszli do wniosku, do konkluzji, że faktycznie warto przekazywać ten sprzęt dla Ukrainy, warto tutaj przekazywać te słynne Cezary, ale tego sprzętu jest dużo, dużo więcej, tak samo pomocy humanitarnej, ale o tym nie warto mówić, warto mówić o tym, dlaczego się to zmienia, ponieważ Francuzi są świadomi, że Ukraina też jest dla nich swego rodzaju murem, jeśli doszłoby do konfliktu z Federacją Rosyjską. Po drugie, Francja nie chce mieć problemów zarówno z Afryki i zarówno z Ukrainy, czyli przekazując część uzbrojenia może zabezpieczyć mimo wszystko tę wschód Europy. Jeśli chodzi o właśnie działania na własnym terytorium, należy przyspieszyć przede wszystkim produkcję sprzętu, przede wszystkim zabezpieczyć dostawy, dlatego że nie wszystkie czy surowce, materiały są z Francji. Nie jest to w pełni suwerenne państwo, tylko musi mieć dostawy z państw sojuszniczych, czy też zakupując je od innych tutaj partnerów. W związku z tym należy to zmienić, należy budować wszystko na terytorium Francji, należy dążyć do tego, żeby te łańcuchy dostaw były zabezpieczone i produkować szybciej, czyli te słynne Cezary wcześniej były produkowane 3 lata, a teraz Cezary będą produkowane w rok. Tak samo zmienia się kwestia tego, że inwestujemy choćby w działania w kosmosie. Zmienia się też kwestia tego, że musimy mieć więcej myśliwców. Zmienia się też kwestia taka, że mamy te nasze Leclerki, one działają, tylko mimo wszystko zaraz będzie trzeba inwestować w kolejne. Więc Francja chce być niezależna militarnie w postaci budowania sprzętu, oferowania własnego sprzętu i w dwóch możliwościach to się może później rozwijać. Na własną korzyść lub tak jak teraz, żeby pomóc sojusznikom. Bardzo często wynik tej polityki zagranicznej, aktywności państwa w polityce zagranicznej, na przykład jak to widzimy na przykładzie tureckim, przykrywa pewne problemy wewnętrzne. Co dzisiaj właściwie trapi Francję, Francuzów, jeżeli nie Ukraina, jeżeli nie kryzys gospodarczy, energetyczny? Ja przez długi czas troszeczkę źle na to spoglądałem i tutaj mea culpa bije się w pierś, dlatego że ja wielokrotnie te problemy wewnętrzne Francji, mimo że miałem przyjemność przez wiele lat tam mieszkać, podróżować i poznawać różne osoby, one troszeczkę przykrywały mi tę niezależność międzynarodową, tę potęgę nuklearną, tę najsilniejszą obecną armię Unii Europejskiej. Myślę, że to są ogromne problemy wewnętrzne w postaci dostrzeżenia i jak dużym zagrożeniem może być ta różnica kulturowa, ta różnica społeczna, która bezpośrednio oddziałuje na spojrzenie właśnie wyborców. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ faktem jest, że pomoc dla migrantów, dla osób uciekających jest niezwykle ważna. Tu mamy przykład Ukrainy. Czym Polacy zasłynęli, że są tym największym sojusznikiem? Niemniej, biorąc pod uwagę Afrykę czy Bliski Wschód, 90% osób uciekających z tych regionów to są osoby, które są teoretycznie zagrożone czymś, czyli mogą prosić o azyl, powinny otrzymać schronienie. Tylko we Francji już nie ma możliwości, żeby te kolejne schronienie, tę pomoc dawać. Po drugie, nawet jeśli ją dadzą, przyjmą, to ten system nie działa, nie funkcjonuje. Myślę, że to jest obecnie największa bolączka Francji, czyli ta niestety niespójność migracji, niespójność tego, jak to funkcjonuje wewnątrz. I Francuzi dostrzegają to i prawdą jest, że media bardzo mocno często podkręcają, mówiąc kolokwialnie, pewne wydarzenia, ale jest to obecnie problem kluczowy. Kto ma tak naprawdę angażować się w wojsko francuskie, jeśli mówimy o kwestiach militarnych, w działalność służb bezpieczeństwa, w działalność ministerstw, w działalność administracji publicznej, ale także tutaj w takie podstawowe kwestie jak nauczyciele, służba zdrowia, tak, pomoc,
a także kwestie takie najprostsze, czyli tutaj obsługa osób, właśnie działalność w usługach, gdzie też brakuje rąk do pracy, a COVID troszkę przetrzepał te tutaj wpływy, więc Francja nie radzi sobie wewnętrznie z tym, jak stworzyć środowisko, bo taka idea była i ona przez moment się podobała, ale teraz jest to problematyczne, bo jednak trzeba te pieniądze na te osoby, które nie pracują, nie angażują się, trzeba ułożyć, a tutaj właśnie są te wyzwania migranckie, czyli zabezpieczyć, żeby kolejne osoby jednak nie przybywały do Francji, tylko skupić się na tych, które są, bo jest mnóstwo osób, które naprawdę świetnie się dostosowały, są ważnym elementem dla Republiki Francuskiej i tutaj nie chcę mówić tylko o ekspertach, o tych, którzy są w armii, ale też powiedzmy otwarcie, zbliżają się Mistrzostwa Świata w Katarze. Gdy Francja w 2018 roku wygrywała, a wcześniej w 1998 wygrywała, to wszyscy byli szczęśliwi, że jest multikulturowo, że udało się zdobyć te mistrzostwo. Mimo wszystko na co dzień jest to problematyczne, rząd sobie z tym nie radzi i to jest największy problem obecnej Francji, czyli ta migracja, z którą sobie po prostu nie poradzono. I słynny przykład Iranu. W Iranie kobiety zrzucają hidżaby, zrywają hidżaby, a we Francji te hidżaby noszą, utrzymują, mimo że jest to zakaz w miejscach publicznych, więc z tym sobie Francja musi na początek poradzić. Potęgą międzynarodową jest, ale powtarzam to, co mówiłem rok temu, półtora roku temu, Emmanuel Macron dalej wewnętrznie sobie nie radzi. Winter is coming, jak mówi klasyk, więc zobaczymy, jak będzie w zimę, bo energetycznie, wiadomo, mamy dywersyfikację, otwieranie tutaj nowych farm wiatrowych, ale Francuzi narzekają i to, co widzieliśmy teraz we Włoszech, no, Marine Le Pen nie złożyła broni. Mieliśmy tutaj ostatnio lewicę z Mélenchonem, który pokazał się w wyborach parlamentarnych. No, może to być trudny czas, więc Macron musi w końcu zrobić ten zwrot na Francję, w końcu zacząć sprzątać bałagan wewnętrzny. Ekspert do spraw Francji Marcin Giełzak mówił, że w polskich mediach, zresztą myślę, że to też jest zdanie ekspertów właśnie do spraw Francji w Polsce, że w polskich mediach mówi się o Francji albo źle, albo wcale. I nawiązując do twojej poprzedniej wypowiedzi, może taki nieco ostrzejszy tytuł, bo właśnie polskie media, tytuły, fala gwałtów we Francji, mocne rzeczy, na ile prawdziwe? Sytuacje na pewno takowe się zdarzają, ale zdarzają się również w innych krajach i to, co powiedziałem, podkręca się pewne działania i zapomina się o tym, co Francja może dawać. W związku z tym ja nie szedłbym tak daleko, tylko głębiej sprawdził temat, dlatego że również w Polsce możemy mieć takie chwytliwe tytuły, które będą oddziaływały czy w stosunku do obywateli Ukrainy, czy nawet do osób młodych, czy osób po prostu z konkretnych, wspierających konkretne partie polityczne. Ja oczywiście zgadzam się w 100% z Marcinem, z którym miałem przyjemność wielokrotnie rozmawiać, debatować. I tutaj mamy problem w Polsce, że nie widzimy tych pozytywów dla Francji, czy też od Francji. A dlaczego? Bo chcemy, żeby Francja postrzegała tak problemy, jak my je postrzegamy. No i tutaj mamy oczywiście kość niezgody, bo skoro Francja jest na flance wschodniej, to dlaczego, mam na myśli Polskę, Ukrainę, nie jesteśmy na przykład właśnie w Afryce, czy nie jesteśmy na Morzu Śródziemnym? Tak możemy tę piłeczkę odbijać. Nie możemy też winić Francji za to, że jest silniejsza, ma większą armię i większe zdolności, bo to by było, ja nie mam, to daj mi swoją zabawkę. Tylko po prostu musimy szukać, okej, my faktycznie nie mamy tego, musimy się porozumieć, mamy wspólnego wroga, on jest tam, więc podziałajmy przeciw niemu. Francja ma wiele do zaoferowania i to nie jest tylko wino, nie tylko bagietki, nie tylko piękne zamki, ale przede wszystkim know-how dotyczący choćby uzbrojenia i też ogromne doświadczenie na wielu polach bitwy. Co swoje zrobili, to zrobili, ale myślę, że skoro można zacząć z pewną carte blanche z Ukrainą, zapominając o przeszłości, to myślę, że można zacząć z podobną carte blanche z Republiką Francuską. Jesteśmy, myślę, w kontaktach dość dobrych. Atom może jeszcze nie zdecydowany, ale nasi przedstawiciele władzy gdzieś utrzymują te relacje. Nie chcę mówić, czy konkretnie z partią rządzącą we Francji, czy z drugą partią, ale sądzę, że musimy troszkę czasami spojrzeć spokojnie na tą Republikę Francuską, dlatego że ma swoje błędy, ma swoje ubytki, za nie bardzo regularnie płaci, ale my na tej relacji możemy dużo bardziej skorzystać w przyszłości niż Francuzi na tej relacji z nami. Całkiem niedawno nawet i deklaracja francuska, że chcą szkolić ukraińskich żołnierzy właśnie w Polsce.
Tak, wcześniej takie szkolenia miały być prowadzone, właśnie prowadzone były we Francji, w Hiszpanii, a tutaj będą szkolenia prowadzone w Polsce, więc są takowe działania. Też przypominam, że Francuzi poprosili stronę ukraińską o nieujawnianie wielu działań realizowanych na rzecz Ukrainy. No, nie zapominajmy o tym, że oni mieli świetne relacje z Federacją Rosyjską, ale no nie możemy winić każdego, kto ma ogromne relacje, mam na myśli takie międzynarodowe, z różnymi postaciami, no bo cały czas mówię, to jest nasze spojrzenie na Federację Rosyjską, a nie na Republikę Francuską. Jeśli zapytalibyśmy sojuszników Federacji Rosyjskiej, czy Erytreę słynną, czy Białoruś, to wiadomo, że będzie to spojrzenie inne. Możemy mówić, że tak, faktycznie to jest kraj demokratyczny, mam na myśli Stany Zjednoczone, Francja, a Rosja nie jest. Chodzi mi bardziej o wielką politykę, o sprzedaż broni, o to, że gdzieś te interesy się tych państw spotykają, czyli to, co zaczynaliśmy na początku rozmowy właśnie w Afryce, i trzeba było się poprzednio dogadywać. Teraz Francuzi myślę, że są szczęśliwi, że Rosjanie dostali trochę łupnia na Ukrainie, więc mogą sobie to odbić właśnie w Afryce. No, zapomnieli, że tam są jeszcze inni gracze, czyli właśnie choćby Turcja, choć ja najbardziej uwielbiam case Djibouti, gdzie 8 państw ma swoje wojska. Tak podsumowując, myślę, że musimy zrozumieć, że Francuzi mają dużo więcej interesów niż Polska. To oznacza, że będą zawsze patrzyli szerzej i będą choćby patrzyli tam, gdzie my jeszcze nie patrzymy, czyli Indo-Pacyfik, i tam, gdzie w ogóle nie patrzyliśmy, czyli Ameryka Południowa, i tam, gdzie moglibyśmy patrzeć, czyli Arktyka. I pogodzić te wszystkie interesy, a jednocześnie jeszcze nie zaniechać spraw wewnętrznych, to jest ogromne wyzwanie. W związku z tym Francuzi bardzo często markują swoje działania, czyli mówią, że będą się angażowali, wysyłają niewielkie siły albo niewielko się angażują, tylko żeby zaznaczyć, że oni faktycznie tam mogą być, żeby wziąć ich po prostu pod uwagę. Makronują działania, można powiedzieć. Makronują, pięknie to powiedziane, myślę, że być taki nowy tutaj tytuł, makronują działania i gdzieś może będą, ale nie do końca, czyli taka niepewność, coś w stylu właśnie zamarkował, zamakronował strzał i może ktoś inny dobije i będzie zwycięstwo. Myślę, że temat francuskiej obecności w Arktyce i w Ameryce Południowej jest na tyle ciekawy, że warto to pozostawić na następny materiał. Dzisiaj Afryka, Rosja, Ukraina, relacje również znaliśmy z Polską. Dr Aleksander Olek, Baltic, Defense College, Defense 24. Bardzo dziękuję. Kłaniam się nisko. Ogromne wyrazy wdzięczności i szacunek dla pracy, którą wykonujesz. Merci beaucoup.